Już pierwszy etap za nami, jak było? No dla nas super, udało nam się zwyciężyć chyba wszystkie odcinki specjalne, naprawdę jedziemy fajnym, równym tempem, szczególnie druga pętla mi się podobała, bo jechaliśmy tak naprawdę czysto, że nie przeginałem nigdzie, nie miałem żadnej sytuacji stresowej, nigdzie mnie nie ciągnęło, może parę hamowań, dosłownie parę pojechałem tak za słabo, ale tu jest naprawdę ciężko się wstrzelić w te hamowania, bo niektóre faktycznie można zahamować późno, ale wiele jest takich miejsc, że wjedzie i do samego końca po prostu się walczy o przetrwanie, także no cóż, auto mamy super, ekipa pracuje wyśmienicie, atmosferę mamy fantastyczną w zespole, także jesteśmy fajnie i w super nastroju, przygotowani na jutrzejszy dzień. Jutro też jeszcze spora dawka emocji, myślę, bo 3 odcinki jechane dwukrotnie. Kiedyś tam w przeszłości jeździliśmy, ja pamiętam te OS-y, nie pamiętam dokładnie, czy w tą stronę, czy w drugą, bo już w różne strony, różne odcinki jeździłem. Także niestety onboardów nie mam, bo łatwiej by mi się było przygotować, przynajmniej ich nie znalazłem, ale jakąś tam delikatną wiedzę na ten temat mamy. Myślę, że jeśli chodzi o poziom przyczepności, będzie podobnie. Dawka adrenaliny wśród wszystkich zawodników będzie chyba również podobna, także od rana startujemy i walka będzie trwała nadal. Druga runda RSMP w tym samochodzie. Trochę przygód na ostatnim odcinku. No właśnie, chyba chwila dekoncentracji i wpadliśmy do rowu, straciliśmy tam skut 20 sekund, myślę, no i przegraliśmy ten OS. Dużo przegraliśmy, jakby straciliśmy. No ale próbowaliśmy wygrać. No. Czasami jak się próbuje wygrać, to nie zawsze się udaje. Dobrze się tak skończyło, że... Znaczy, no, kurczę, bo to tak naprawdę myśmy się zsunęli. To już było takie ostatnie 5-10 godzin i wpadł. Na takich kamieniach się auto zasunęło. Po prostu już nie schamowaliśmy się i wpadł. Więc to nie była duża prędkość. No, jest lampa rozbita i delikatnie drzwi ryśnięte. Więc jakby tam nie ma szkody, ale zderzak. Został zderzak. O, jak się znajdzie zderzak... To gadżety, koszulki, bluzy zorganizuję, niech mi tylko zderzak przyniosą. Więc to tam nie było szkody, bo to tam naprawdę wypadliśmy przy 5 na godzinę. No, chwila, nie wiem, czy dekoncentracji, czy jakby już rozluźnienia, bo to był ostatni zakręt przed metą. I jestem sam wściekły na siebie, że nie potrafiłem upilnować tego tempa, czy nie potrafiłem do końca jakby utrzymać tej koncentracji. Później, jak mi mówili, to międzyczasy naprawdę były takie, że szliśmy szybko, więc szkoda. Są takie momenty właśnie na międzyczasach, jak się patrzy, że te pierwsze kilometry idziecie łeb w łeb z Grześkiem, a później Grzechu odjeżdża. No właśnie, no muszę pomyśleć, z czego to wynika, bo do końca nie wiem. Tu akurat ten błąd, nie wiem, no na pewno dużo szybciej jakby wypadliśmy z tego lasu i zacząłem hamować w tym samym miejscu. No to samo miejsce okazało się chyba za późnym miejscem niż w pierwszym przejeździe. To jest tą szkołę, którą muszę chyba przegryźć. Musimy to przeanalizować i to nie jest ostatni odcinek w tym roku. Ale potwierdzasz, że, no bo tu pojechałeś na jakimś syfie, gdy poleciałeś, nie? Ale potwierdzasz, że łasy są mega śliskie, znaczy trasa jest mega śliska. Tak, jest i to ja nie potrafiłem na początku jakby sobie z tym poradzić, czy ja myślałem, że mamy w ogóle auto źle ustawione, przejeżdżam ten pierwszy raz i ja byłem przerażony, czy źle dobraliśmy opony, czy coś źle ustawiliśmy i ja mówię, kurde, no niemożliwe, tracimy ponad pół sekundy do Grześka na kilometrze i to jest aż nierealne. Ale drugi OS już było lepiej, bo tam na tym długim straciliśmy do niego, nie wiem, 3-4 sekundy na 19 kilometrach, więc okej, więc to już chyba nie chodzi o auto, tylko chyba może chodzi o mnie, że ja jeszcze nie umiem tym operować na takim śliskim. No i co, no z kilometra na kilometr jechaliśmy szybciej, no i chciałem ten ostatni OS przeatakować, no nie udało się. A jutro odrabiasz? Jest 9 sekund do trzeciego, więc to nie jest jakaś dramatyczna strata, więc to jest jeszcze 6 długich odcinków, więc tam wszystko się może zdarzyć, więc zobaczymy. Więc jutro jest bardziej przyczepnie, czyli po czymś to już wiem, jak działa, więc może będzie łatwiej. Jest banan na twarzy, no nie ma co się dziwić, pierwsze miejsce i powiększasz przewagę z OS-u na OS. Tak, powiększamy przewagę, ale naprawdę nie jest to proste, bo te warunki tutaj na tych odcinkach są bardzo ciężkie pod względem przyczepności, bo jej w ogóle nie ma. Robimy co możemy, żeby ta przyczepność była.
poprawiliśmy trochę setup na drugą pętlę, co zaskutkowało, bo na jednym z odcinków się poprawiliśmy ponad 20 sekund, także to jest naprawdę sporo. Jedzie nam się bardzo dobrze, bez żadnej podbramkowej sytuacji, wszystko na drodze, także cieszę się, że tutaj jesteśmy i że możemy tutaj rywalizować, bo naprawdę fajna walka jest. Za dużo asfaltu w swojej karierze nie masz, ale te są takie wyjątkowe, chyba jeszcze po tak śliskich nie jeździłeś. Po aż tak śliskich nie jeździłem, natomiast troszeczkę podobnie było w Chorwacji, gdzie startowałem, bo te asfalty troszeczkę są zbliżone, natomiast tutaj są dużo, dużo bardziej śliskie i szczerze nie wiem, czy chciałbym jechać tutaj po deszczu. Będziesz Jacek odjedzie. A jak same odcinki specjalne, jak ci się podobają? No bo takie zupełnie inne niż Świdnicy. Zupełnie inne, to prawda, po zapoznaniu ten rajd wydaje się bardzo prosty, natomiast on nie jest, bo właśnie ta przyczepność jest bardzo zdradliwa. Trzeba bardzo dobrze umieć zahamować idealnie w punkt, co tutaj właśnie nie jest proste, nie jest łatwe, bo hamujemy tak naprawdę na kilka razy, no gdzie to jest stratą czasową, no ale no, nie mamy innego wyjścia i każdy tak jedzie. Znaczy pierwsze hamowanie do pierwszego wygrodzenia się okazało, że nie hamuje tak jak to założyliśmy, także tam była gruba akcja, grube ratowanie. No poszło trochę sekund, naprawdę tam mieliśmy, no zrobiło się ciepło, na koniec to nawet nie wiem, w którą stronę zaczęło nas obracać, no ale summa summarum tam czas wybroniliśmy, mimo że tam duża strata, to i tak się udało pojechać na 10 w generalce. No a teraz na ostatnim odcinku straciliśmy, bo zaczęliśmy doganiać załogę przed nami i jechaliśmy w kurzu i w sumie nawet nie wiem, coś tam uderzyliśmy, a nawet nie wiem co to było, bo tego nie widziałem. Także dużo przygód, kilka plenerów, kilka jakichś ratowań, ale zabawy pełno. Na ile na budziku? Nie wiem, chyba tam z 225 jakieś takie prędkości były. No mówię, to pierwsze hamowanie do pierwszego wygrodzenia, no jak już nacisnąłem hamulec przy tych 220, to już wiedziałem, że to się nie uda, nie? To był ten moment, w którym już wiedziałem, że przegiąłem, nie? Także, no jest, powiem szczerze, pierwsza ta pętla było tyle przygód, że naprawdę to jest cud, że jesteśmy na mecie. Także, ale w sumie po zapoznaniu, gdyby, jak widziałem, jak śliskie są te asfalty, gdy ktoś mi powiedział, że skończymy tam na 8 w generalce, to bym to brał w ciemno. Także na razie jest wszystko ok, zobaczymy jak jutro te odcinki, bo ich nigdy nie jechałem. Te już trochę znałem, więc było łatwiej. Zobaczymy jutro. No ale, jakby to powiedzieć, założyliśmy, że będziemy się tutaj dobrze bawić, aczkolwiek śliskość tych asfaltów trochę nas zdziwiła, nie? Że to na ośkę jednak chyba nie jest fajny rajd. A jutro też będzie tak ślisko? A ja nie wiem tego, w ogóle nie mam dla tego pojęcia. Już mi tutaj Michał upomina, mówi, żebyśmy tą pierwszą pętlę oddali, bo tak za daleko nie ujedziemy. No ale to coś się chyba przeatakujemy w tej pierwszej pętli, także no zobaczymy. Liczę, że nie będzie tak ślisko, bo tam tych sadów chyba tak nie było. Nie pamiętam, teraz zobaczę w ogóle sobie nagrania. Ale tych sadów nie było, więc chyba nie będzie tak ślisko. I ten asfalt wydawał się bardziej szorstki. Może coś tam dostaniemy od szpiega, jakieś informacje, gdzieś trzyma, nie trzyma. Zdziwiło mnie to, że w drugiej pętli trzymało dużo lepiej i pojechaliśmy za zachowawczo. Także można było tą drugą pętlę pojechać szybciej. Ale ta pierwsza pętla, to powiem szczerze, za dużo ratowań, za dużo plenerów, za dużo jakichś dziwnych akcji. Ale fajnie. A te 225 to był VMAX już? To już był na odcieńce? Nie. Tutaj VMAX jest tako, zależy od warunków atmosferycznych. Czasami 230, czasami 232. Także myślę, że jutro gdzieś tam dojdziemy. Tam jest takie jedno miejsce, że myślę, że około 220 będziemy skakać tym autem, więc będzie w ogóle... Nie wiem, w sumie się zastanawiam, przy pierwszym przejeździe chyba tam trochę zdejmę drugi, jak to sklei, no to drugi pójdziemy całość. Łukasz, pierwszy etap za nami, rajdu nadwiślańskiego, zdecydowanie lepiej jak na Świdnicy. No tak. Chociaż tam też jechaliśmy bardzo szybko, ale warunki myślę, że takie śliskie bardziej wolę i chyba koledzy troszeczkę wolniej może jadą, nie wiem, boją się. Ja też wykorzystuję znajomość tych odcinków, bo startowałem w tym rajdzie wielokrotnie, ale nigdy jeszcze tak nie było ślisko. Nigdy nie było tak ślisko. Świetnie, no drugie miejsce, dzisiaj trzy razy na drugim miejscu, raz na trzecim, więc cały czas na podium. I nagle się pojawia taka sytuacja, że może by tego Grześka wreszcie przejść i wygrać pierwszy rajd w generalce w swojej karierze, ale będzie na pewno ciężko, bo to jest tak doświadczony zawodnik, że kurczaki, no, a może on już by przestał jeździć kurczaki, no, żeby można było powalczyć. No, będziemy się jutro starać jeszcze, ale bez jakiegoś wariactwa, no, ale za nami też, no, młodzi gniewni, Jakub Matulka, no, wszyscy szybko jadą, naprawdę. Jarek też był blisko, ale chyba jakiś błąd popełnił, wypadli chyba w coś zielonego. Fajny rajd, dobry początek. Pierwszy dzień udany bardzo.
Super, a jutrzejsze odcinki specjalne? No jutro myślę, że będzie, te odcinki są inne. Inne będzie, myślę, że więcej gripu, inny trochę charakter, więc to się wszystko jeszcze może wywrócić do góry nogami. Rajd jutro zaczyna się od nowa. 11.3 do grzyba. No tak, niby mało, ale i dużo, ale to jest jakieś tam jedno cofanie. Nie, no trzeba pilnować się, jechać i cisnąć i uważać, żeby gdzieś tam nie pójść w zielone do sadu, bo jeszcze nie ma co zrywać jabłek, bo te jabłka jeszcze są niedojrzałe. To jeszcze trzeba poczekać. A ślisko, ale jak z twojej perspektywy, bo było blisko do Grześka, nawet tam niecałe 2 sekundy udało się na jednym odcinku stracić tylko do niego, chociaż on cały czas tą przewagę powiększa. Tak, tak. No było ślisko, no Grzesiek jedzie bardzo szybko, bardzo pewnie, widać, tych błędów nie popełnia. My kilka błędów dzisiaj popełniliśmy na pierwszej pętli, ale ta druga już była dobra. Ten odcinek Zakrzów, właśnie OS3, poszedł bardzo fajnie. Z podobnym nastawieniem pojechaliśmy na Wilków, ale tam już to tempo było nadal dobre. To był trzeci czas, ale jednak ta strata była trochę większa. Także no jutro na pewno będziemy atakować i zobaczymy, co z tego będzie. Odcinki jutrzejsze mi pasują. Opis, myślę, jest dobry, także nic tylko jest. Ten Zakrzów, tam początek do pierwszego splita, do pierwszego międzyczasa, idziecie łeb w łeb, tam jest cały czas prosta? Nie, tam jest taka szybka partia, ogólnie no tak trzeba iść szybko, ale właśnie rozmawiałem z Damianem Sytym o tym, że to oni prowadzili na międzyczasie pierwszym, my też tam byliśmy szybcy, ale no jak widać jest parę takich chytrych miejsc, gdzie myślę przez to, że jesteśmy tu pierwszy raz, ja po prostu nie przejeżdżam ich tak szybko, muszę jakby trochę tak to przejechać bezpiecznie i tam myślę te sekundy uciekają, na Wilkowej nawet tych chytrych miejsc było, jest więcej i... No na pewno, jeśli w przyszłym roku byśmy jechali ten rajd i jeśli on będzie, no to będziemy na pewno dużo bardziej konkurencyjni. Jak ci się jedzie w ogóle na tych odcinkach specjalnych? Porównując do Świdnicy chociażby, bo to już drugi rajd wraz na Petwój. No jest to kompletnie inny rajd, prawda? Na Świdnicy jest często szeroko, jest duża przyczepność, duże prędkości. Tutaj też te duże prędkości są, ale za to tej przyczepności nie ma. Także no jest to inny rajd, trzeba się do niego trochę przyzwyczaić, obrać odpowiedni styl jazdy i starać się jechać szybko. A to nie jest łatwe, ponieważ te hamowania, na których można dużo stracić lub zyskać, ich się nie da zrobić wszystkich w punkt. Po prostu kiedyś to nie wyjdzie i trzeba znaleźć ten odpowiedni kompromis. No i postaramy się jutro taki znaleźć. No dzisiaj już na tej drugiej pętli było naprawdę nieźle, ale myślę, że możemy się jeszcze poprawić.